Swego czasu nagrałem dosyć fajną talię, tak mi się wtedy wydawało na Hogerze. Niestety talia na dłuższą metę okazała się słaba, ale Hoger pozostał w moim sercu. Znaczy, no, nie że go kocham, ale bardzo podoba mi się jako lider. I teraz wymyśliliśmy sobie, czy w sumie znalazłem w necie nowy deczek na Hogera, który też jest bardzo fajny, jest bardzo skuteczny. No i nie powiem, żeby był taki bardzo prosty, aczkolwiek nie jest jakiś wyjątkowo trudny. I sobie nim w tym filmie pogramy i ci wytłumaczę, jak się nim gra oraz co w nim jest. Dobra. Zaczęliśmy sobie agresywnie od przejęcia środka. Chcemy też przejąć most, tak żeby móc na przykład tego generała Drakisata bodajże dosyć łatwo i szybko zestrzelić. Dorzucimy sobie, myślę, tego na środek, bo on raczej tutaj pójdzie do przodu. Mamy smokulca. Smokulca chcemy się pozbyć w ten przykładowo sposób. Tego możemy trochę potankować. Dorzucimy sobie tutaj armijkę. I przeciwnika, no prawie całego skasowaliśmy. Tutaj jeszcze skasujemy tego pisklaka. Skasujemy tego. Dorzucimy drugiego Hogera. Dorzucimy wilka. No i muszę przyznać, że idzie wyjątkowo gładko. Aż szokująco gładko. Mamy bazę przeciwnika obitą do połowy, w związku z czym teoretycznie moglibyśmy już jechać na urlop, ale praktycznie to chyba przeciwnik się poddał, bo jesteśmy tak dobrzy, a my przechodzimy tymczasem do kolejnej gry. No i dupa. Dobra, może tak? Jednak nie, no to jeszcze chwila. Jednak nie przechodzimy. Za szybko to powiedziałem. Ale przeciwnik chyba się poddał po tym, jak stracił wszystko w pierwszych momentach. Więc myślę, że to raczej super długo nie potrwa. Bum, dobra, teraz przechodzimy do kolejnej gry. Dobra, mamy kolejną gierkę, tym razem na Hogera, być może jakiś Mirror Magic. Pójdziemy sobie Hogerem na środek. Przeciwnik nic nie robi, więc spróbujmy przejąć. O, dobrze. Dobrze, lajkujemy te ruchy ze strony naszego adwersarza, oponenta. To sobie rzucimy tutaj. No i teraz mamy przejęty most, bardzo ważna rzecz, ponieważ tutaj możemy sobie za darmo jednostki naszego kochanego oponenta poniszczyć w dużej ilości. No, może nie aż tak dużej, jakbyśmy chcieli, ale w całkiem sporej. Dobra, no tutaj niestety przeciwnikowi też udało nam się poniszczyć trochę jednostek. Cóż, nie ma aż tak pięknie. Co gorsza, on zebrał złoto, my tego złota nie zebraliśmy, to nam się całkowicie nie podoba. Tu bym chciał to rzucić, ale nie rzucę. Dobra, rzucę sobie to gdzieś tutaj. Nie jest wybornie, ale nie jest też źle. Trochę bez sensu czekałem. Zamiast się przerzucić od razu na tego Prowlera. Prowler idzie z jego strony. Błyskawice załatwią tutaj nam sporo. O, pięknie. I teraz możemy sobie jeszcze zagrać tego wariata. Problem jest taki, że trochę przez gadu-gadu, trochę przez inne rzeczy, straciliśmy żyćko, a przeciwnik tego żyćka nie stracił. Więc będziemy teraz chcieli zrobić jakiś push, co by się temu przeciwnikowi nieco odgryźć. Aczkolwiek... No to chyba nie jest najlepsza forma puszu, jaką zrobiłem w swojej karierze, tak mi się coś wydaje. Dobra, tu puścimy tego wariata, on powinien do tej skrzynki bez problemu dobiec. A przy okazji też powinien pokonać tego, chłopka i łopka. Puszczę te murloki na most, natomiast wątpię, żeby one zdążyły, ale i tak nie mam niczego ciekawszego do... No dobra, to nie było zbyt mądre. Przyznaję się bez bicia, że to zagranie mogło być takie trochę poniżej wszelkich norm społecznych. Problem, jaki widzę, nie będę tutaj nic z tym robił, jest taki, że on dalej ma więcej życia, więc to dalej ja jestem w tej niezbyt przyjemnej sytuacji, kiedy ja muszę myśleć o tym, jak zbić jego bazę, żeby miała mniej tych hapsów. Nie wiem, czy to było worth it, ale chyba tak. Hoger podszedł, ale zrobił tyle, co nic. Tu przejmiemy sobie to, nie ma sensu tego nie przejmować. Rzucimy sobie murloki. Zróbmy tak. No zdecydowanie nie poszło to tak pięknie, jak w mojej wyobraźni. Puścimy sobie kobolda na lewo.
Tam kobold idzie. Dobra, olejmy tego kobolda. Puścimy tutaj Hogera. I teraz tak. Doszliśmy do krytycznego momentu. Czyli do momentu, gdzie my musimy zrobić ziaziu oponentowi. Rzucimy to i rzucimy to. A! Dobrze. I robienie ziaziu nawet nam, myślę, jako tako wyszło. W tym momencie... Ty! What the fuck? Nie, miałem wrażenie, że ten Prowler atakował i nagle przestał. Dobra. Nie wiem co. Nie pytajcie. No, przeciwnik chyba dosyć dobrze nas dogonił, jeżeli chodzi o obrażenia. I to niestety jest zła nowina. Ponieważ w takiej sytuacji przegrywamy, a tego byśmy nie chcieli. Ale chyba mimo wszystko przegramy. Chociaż nie, on w jakiś sposób, ja go w jakiś sposób pobijałem. Nawet na to nie zwróciłem uwagi. No czemu ty tego nie zabijasz? Halo, ziomek. Ja nie wiem, co to było. No i proszę. Jak widać, warto zawsze walczyć do samego końca, a ja pozwolę sobie przypomnieć, że chcę jak najszybciej włączyć monetyzację na kanale, a brakuje mi do tego jeszcze trochę subów, bo potrzeba ich aż 1000. Jeżeli możesz, pomóż, zostaw subskrypcję, odwdzięczę się streamem, na którym ja pomogę ci z grom. Mamy deala? Dobra, mamy kolejną gierkę i co ciekawe też na generała Drakisata. Puścimy tego środkiem, puścimy tego po złoto. Tutaj ziomeczek, no zmisował troszkę. Troszkę zmisował biedaczyna. To puścimy środkiem. Czy tu będziemy coś robić? Może za chwilę. Natomiast mamy w tym momencie zebrane złoto. Tego sobie od razu ukatrupimy. Przejdziemy się przejąć sobie most. Chociaż akurat w tym momencie no nie dzieje się zbyt dużo na środku. Tutaj już szykujemy chain lightning. Pstryk. I nasz ziomek żyje. Pojawił się pan Worgen, który no niestety nie jest akurat najlepszą nowiną w tym momencie. No i jest pan generał Drakisat. Teraz by się ten most przydał o wiele bardziej. Nie ma mostu, nic się nie dzieje. Za chwilę sobie ten most przejmiemy. Rzucamy to i to. Czy ja chcę rzucić to? No nie do końca, ale możemy. Teraz robimy tak. No miałem cichą nadzieję, że jeszcze oberwie. Że jeszcze oberwie ten szaman, ale niestety źle wycelowałem. W każdym razie generał Drakisat i cały jego push, że tak powiem, został skontrowany. No i ponownie wracamy do... Wracamy do walki o kontrolę na polu bitwy. Co prawda my mamy pewną przewagę, no bo mamy obitą bazę przeciwnika, w związku z czym... Nie musimy się tak obawiać o wygraną, bo w tym momencie, jeżeli dojdzie do końca czasu, no to ja wygrywam, nie on. W związku z czym mam tak jakby trochę większy luz, że tak to określę. Dobra, trochę się zagadałem. Tak się wyluzowałem, że aż przestałem myśleć. Dobra, tutaj rzucimy tego po to, żeby pokazać, że tak się nie robi. To jedyne sensowne wytłumaczenie tego zagrania, bo to było głupie. No właśnie dlatego. Znaczy zamyśliłem się, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, tu mamy generałka, ale generał bez szamana nie jest taki imbastyczny. Natomiast i tak coś tam potrafi zrobić. Dobra, zróbmy tak. Tutaj trzeba się pozbyć tego trolla. No i mamy sytuację opanowaną. Ponownie, i bardzo zmieniło się moje podejście do tej gry. Znaczy, może nawet nie tyle co podejście. Co komfort grania PvP. W momencie, w którym zrozumiałem, że... Ja tak naprawdę nie muszę spuszować w trakcie gry bazy przeciwnika. Ja sobie mogę ją obić i o ile mam więcej życia, to jest komfortowa sytuacja. No bo teraz przeciwnik ma tą presję, że musi wbić w moją bazę i coś tam porobić, żeby wygrać. Bo jeżeli on tego nie zrobi, to ja to wygram. No to sobie teraz spokojnie czekam. No tutaj niestety trochę za wcześnie ten poszedł. No i przez to te murloki zrobiły tyle, co zrobiły. W sensie nic. Ale możemy sobie rzucić pilotkę, ona zada jakieś wstępne obrażenia. Jeszcze coś tam postrzela. Puścimy sobie tutaj też tego. Ogólnie ten ziomek źle gra tym generałem, bo tego generała się puszcza z healem. Puszcza się szamana za nim. No to jest bardzo mocny push, z którym ciężko się walczy. Natomiast w momencie, kiedy on puszcza tego generała samego, to tak na dobrą sprawę, tak jakby się poddał.
I trochę też założę, że on się poddał, w związku z czym chyba czas przyspieszyć tą grę, bo tu się raczej nic więcej nie wydarzy. Okej, mamy kolejną grę, tym razem na starego mętnookiego. Polecimy sobie na środek. Wzmocnimy sobie ten środek, zobaczymy co on zrobi, pewnie zagra starego mętnookiego, nie zagra? Dobra, to całkowicie sensu nie miał. Trochę tak panik play, nie wiem po co ja to zrobiłem. Spaliłem tą pilotkę. Sorry pilotko, nie chciałem. Zobaczyłem tego kolca zwierzę i mówię, dobra walczymy. No, ale walka nie była zbyt sensowna. Tych możemy spalić. Nie będą nam tutaj przeszkadzać. Okej, teraz mamy wysyp ziomeczków od niego. Idzie tutaj sporo. Zróbmy tak. Pilotka, wilkor na środek. No i został nam tylko jakiś troll do zabicia. Tu idzie nasz koboldzik, w związku z czym złoto nasze. Możemy wysłać swojego kolca zwierzę, żeby zabił jego kobolda. I tu jakiś lekki puszyk pójdzie z naszej prawej strony. Tak myślę. Dorzucimy, bo nie mamy co zrobić. Prowler na środek, żeby zgarnął skrzynkę. Tu fajnie byłoby, jakby murloki przeżyły. Idzie kolejna, powiedzmy, że armia. Zrobimy tak. Zrobienie tak nie przyniosło pożądanego efektu, ponieważ jednostki zostały zabite, ale spoko. Obijamy sobie bazę na chileczku. Bijamy sobie obrażonka, trochę złota doszło, nic nam się nie dzieje złego, na tym, że tracę golda, puścimy to środkiem. Stary mętok idzie prawą stroną, łap prowlera, łap to. Tutaj troszkę na tym środku, no zmisowałem, bo nie powinienem był grać tego w ten sposób, ale poza tym to luzi garbusi. Rzucimy sobie kolce zwierza, żeby zgarnąć tą skrzynkę. Rzucimy sobie to. Tych spalimy, żeby nam krzywdę nie zrobili. Ten może powalczyć. Prowler może powalczyć z wyżerem. I ponownie robimy sobie jakiś delikatny puszyk z prawej. Ej, nie to, to. No dobra, w sumie to nie było jakieś super sensowne. I po raz kolejny szykuje się nam wygrana na nasze konto i możemy przejść do kolejnej gierki. Jak wam się do tej pory podoba? I kolejna gra na Tyriona. Myślę, że po tej gierce omówimy sobie deczek tak w ogóle. Na póki co czekamy na proszę pana Hedge'a. Dobra, tutaj zrobimy tak. Dorzucimy do tej ekipy wesołej to i dorzucimy sobie na górę to. Dzięki temu będziemy chcieli przejąć most. Aczkolwiek... Zobaczyłem tutaj ją i przestałem się uśmiechać. Nie widzicie tego, ale przestałem się uśmiechać i to bardzo. No niestety, ona pokrzyżowała nam plany, a ja jeszcze spóźniłem się z tą pilotką w cholerę czasu. Dobra, no jak już jest, no niech będzie, no to nic nie poradzę przecież. Więc zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie od razu tak. Ona tam coś porobiła, postrzelała, powalczyła. My sobie możemy puścić Gryphon Ridera na środek, żeby walczył z Tyrionem. Tyrion idzie w obstawie... Tyrion idzie w obstawie Szamana. Czyli ma dodatkowego heala, co na pewno nie jest dobre. Ale my może... No. Przemkniemy się boczkiem. I porobimy krzywdę jego bazie. Natomiast tutaj zrobimy sobie taki manewr. Tego Tyriona przytrzymamy wyżerem. Pozwolę sobie dorzucić jeszcze to. Znaczy to, mówiąc to miałem na myśli murloki. Brakuje niestety golda. Ojejku, wcale mi się to nie podoba. Puścimy sobie pilotkę opór. Ona ma ukrycie, więc odda dwa strzały. Więc zabije tą wesołą ekipę wuja sama. My w tym momencie mamy przeciwnika obitego bardziej niż on obił nas. To jest nowiną czy wieścią nieprawdopodobnie dobrą. Jeszcze tutaj jak zdążę dojść to będzie... O, pięknie. Bardzo mi się to podoba. No i teraz musimy się pobronić. Musimy się pobronić, bo on tutaj naprawdę mocno puszuje.
Ja sobie zrobię tak, zrobię sobie tak. Ta pilotka jest tutaj bardzo kluczowym elementem. Plus do tego dochodzi też informacja zła, że w tym momencie nasza baza ma mniej życia od naszego przeciwnika. A to oznacza przegraną w momencie dogrywki. Więc musimy teraz... Nie wiem, czy to jest sensowne. No właśnie, trochę brakuje. Więc musimy teraz pocisnąć w przeciwnika, bo inaczej to on pociśnie nas. A niestety wydaje mi się... Mam problem w tej grze bardzo często taki, że jak stracę tylko na chwilę przewagę, to później nie potrafię jej odzyskać. I zauważyłem to już niejednokrotnie, że tak to wygląda. I nie wiem, jak sobie z tym poradzić, tak szczerze mówiąc. Bo zaczynam panikować, zaczynam głupio grać, zaczynam te jednostki rzucać pojedynczo albo je tracić i to kończy się tym, co się właśnie tu, czym się tutaj skończy prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, bo jeszcze wierzę, ale wiara nie jest tak mocna jak przed chwilą. Przydałby się Grafon Rider. A, jest tutaj. O, no właśnie. To bardzo dobrze. Tutaj rzucimy tego wariata. Rzucimy tego wariata i może... No może jednak nie. Czy pilotka opor nam tu pomoże? O nie, no gdzie ty poszedłeś? Teraz to tych wież w ogóle nawet nie ruszam, jak one mają podwójne życie, to mi się nawet nie chce. Zaryzykuję. Nie zostało mi wiele do stracenia, więc rzekłbym, że ryzyko jest nawet wskazane. Ty! Oh my god! Ryzyko jest wskazane i jak widać się opłaca. Sprawdźmy, jak wygląda ten deczek cały. Talia jest dosyć prosta. Oczywiście mamy hogerka, mamy kolco zwierza, które to tak jak było widać, służy do odwracania bazy przeciwnika, służy do zabijania koboldów, służy do przejmowania skrzyń i tak dalej, i tak dalej. Sam wyżer jest dosyć szybki, więc też możemy nim fajnie raszować. Do tego wszystkiego mamy prowlera, który świetnie się sprawdza do zabijania jakichś kluczowych jednostek u przeciwnika. Problem jest taki, że tylko z przodu, nie? Teoretycznie opcją byłoby zamienić go na Worgena, którego można zagrać w dowolne miejsce, natomiast Worgen ma o wiele mniej życia. Mamy też błyskawice, które o wiele lepsze byłyby z talentem, ale nie mam talentu, więc gram sobie bez. One fajnie się sprawdzają do zabijania harpi, do zabijania jakichś bandytów, do zabijania kobolda, czy mniejszych po prostu jednostek. Tutaj mamy ekipę przejmującą most. Te murloki fajnie walczą, znaczy obydwie jednostki nadają się do kontrowania latających, a dodatkowo też żeby je puścić właśnie na boss na samym początku, czy w trakcie gry, żeby przejąć nad nim kontrolę, a tej pani chyba tłumaczyć nie trzeba. Jeżeli chodzi o talenty, to tutaj zdecydowanie golonka, czyli talent, który daje mu 10% więcej maksymalnego zdrowia. Jeżeli chodzi o kobolda, przepraszam, kolce zwierza, to zdecydowanie talent, który sprawia, że szybciej się rozstawia. U wilka czy prowlera byłby to talent, który myślę, że daje stuna, czyli te łowy, ewentualnie może być instynkt łowczy, też ten talent wydaje się być całkiem spoko. Tutaj zdecydowanie stunowanie jednostek, dzięki czemu można fajnie zmieniać target jakby tego, co atakuje przeciwnik. U murloków, no w pierwszej kolejności raczej ta bańka, która daje im dodatkowe życie, a ewentualnie może też być potrójny murlok, czyli to ostatnie. Natomiast chyba wziąłbym jednak to, ponieważ wtedy jakieś ataki obszarowe ich nie zabijają. Tutaj u Gryphon Ridera zasięg, no i tutaj zdecydowanie gnomskie urządzenie maskujące, gnomie, przepraszam, gnomskie, tak żeby miała tą niewidzialność, czy też ukrycie zaraz po rozstawieniu. Jest to dosyć istotne i pozwala całkiem sporo zrobić. Tak wygląda ta talia, natomiast jeżeli chciałabyś poznać kilka sztuczek, które można wykorzystać w trakcie walk PvP głównie, to polecam Ci ten film, który teraz wyświetla się na ekranie, bo tam przedstawiam 5 fajnych, prostych trików, które dają czasami leciutką przewagę, czasami większą przewagę, natomiast na pewno warto je znać i warto z nich korzystać.